Dzień dobry wszystkim, znajdujemy się na Flatout, jesteśmy na stanowisku FMIC, a za mną stoi wóz Grzegorza Chybkiego. Grzesiu wpadł na genialny pomysł, żeby coś poogrywać na temat driftu. No i właśnie jest okazja się przejechać jego wozem. Siema Grzesiu. Cześć. Słyszałem, że możesz mnie karmić swoim wozem i w dwóch słowach coś powiem o drifcie. Tak, ale tylko na fotelu pasażera. Jedziemy. Co trzeba mieć, żeby móc startować w takich zawodach? No, przede wszystkim samochód. Powiem wam, że ten samochód nie jest mój. Jestem jedynym kierowcą w Europie, który samochód otrzymał od sponsora. Wow. Więc na chwilę obecną wygląda tak, że 99% drifterów posiada własne driftowozy. Ja nie posiadam własnego driftowozu, mam samochód od firmy FMIC. Czyli wyprzedziłeś trendy. Teraz modnym jest mieć najem długoterminowy. No jak to powinno powiedzieć, mam wypożyczkę, tak? Ale driftowozu jest to taki nowy element na skalę europejską. Tak, udało mi się. Okay. Więc, przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie narzędzie w postaci driftowozu. Trzeba to jest jakiś Nissan Silvia S15. Trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć jakieś umiejętności i predyspozycje. Tego się już nie kupi. W Lidze Drift Masters nie ma tak, że przychodzimy sobie, cześć, będę jeździł, tylko mamy selekcję zawodników, jest zgłoszonych około 120. No. I liga wybiera 45 najlepszych kierowców w Europie i tych, ci otrzymują licencję i zostają dopuszczeni, oczywiście pod warunkiem, że auto spełnia wymogi regulaminowe pod względem bezpieczeństwa i budowy takiego samochodu. To jest moje miejsce pracy, to ja może usiądę. O. Będzie może łatwiej. Tak się wsiada do driftowozu. Tak, to mamy klatkę bezpieczeństwa, główny wyłącznik prądu, system gaśniczy, klatkę, chyba to już powiedziałem, fotole z FIA, pasy szerokowe. No samochód jest, można powiedzieć, pod względem bezpieczeństwa nie odbiega samochodom w rajdach czy też wyścigach. Wszystkie elementy są pozakuwane, bezpieczne, żeby nic na nas się nie wylało. Grąć przednia oraz tylna jest szczelna. Bezpieczny zbiornik paliwa jest za moimi plecami, za ścianą ognioodporną. No i co? Już mi się rzuciło w oczy, że jest wyświetlacz Mastera, czyli to jest wystrojone na EMU Blacku? Tak, jest wystrojone na EMU Blacku. Dodatkowo mamy dwa PMU z przodu i z tyłu, ponieważ jest wbrew pozorom w driftowozie bardzo dużo komponentów, które on musi obsłużyć, ponieważ driftowóz ma słabe chłodzenie, bo jedziemy bokiem. No nie jedziemy na wprost, więc jak jedziemy bokiem, te chłodzenie w tym samochodzie jest znacznie mniejsze niż w innych autach, przede wszystkim jest jeszcze duże obciążenie. Pierwsza dźwignia jest to hamulec ręczny hydrauliczny. Hydrołapa. Tak jest. U nas jest zamontowany na osobnym zacisku, czyli do ręcznego mamy osobny zacisk na tylnej osi. Możesz pokazać? No jest. Jest to zrobione ze względów też regulaminowych i bezpieczeństwa. Dodatkowo mamy kolektor siły hamowania, bo ponieważ pedał jest na 4 i możemy sobie tutaj ustawić i gdzieś tam do hamowania lewą nogą przy normalnym hamowaniu możemy sobie zobaczyć procentowo jak chcemy, żeby hamował przód oraz tył. A czy jesteś w stanie sobie wyregulować tak jakby siłę hamowania przodem a tyłem, tak? Dokładnie, no tak, chłopaki to robią w wyścigach czy w rajdach. Następnym fajnym rzeczą, którą my tutaj mamy, to jest skrzynia sekwencyjna. Skrzynia sekwencyjna firmy Selholm, produkcji szwedzkiej. Mamy 5 biegów. Wow, to chyba dużo, co? No myślę, że... Latasz gdzieś na jakimś torze na piątce? Na chwilę obecną nie, ale w drifcie możemy sobie regulować poszczególne długości biegów oraz skracać, wydłużać przełożenie za pomocą tylnego dyferencjału. Co, palimy wóz? Driftowozie. Grzesiu, bo opowiadaj co nieco, jakie mamy plany YouTube'owe? Witajcie serdecznie. No chcemy was tutaj wprowadzić w świat profesjonalnego driftowozu, driftowania, motorsportu, jakim jest drifting. I chcemy was też wprowadzić w ogólnie w świat driftu, który jest tak naprawdę nie tylko związany z profesjonalnością, ale z początkami, że można się tego nauczyć, że są miejsca, w których można trenować oraz też z osobami, które
nie jeżdżą na zawodach, tak, ale też czerpią z tego fan, no bo motorsport to jest głównie fan. Ja czerpię fan w drifcie ze wszystkiego, począwszy od motorsport, że mogę wygrywać i mogę rywalizować na najwyższym poziomie. Czerpię fan z tego ogólnie, że mogę jeździć. Czerpię fan z tego, że mogę przekazywać wiedzę i mogę zarażać kolejne osoby tym, czym jest drifting. Zobaczcie, jedziemy sobie teraz po flat aucie. Ludzie machają. Ludzie nam machają, a my jesteśmy tutaj razem z nimi. Czyli zajebiście, jest klimat. Cieszę się, bo przez 14 lat startuję w drifcie. 14 lat temu byłem na pierwszych swoich zawodach. Przez 14 lat, gdzie to był sport naprawdę mega niszowy, teraz zainteresowanie tym sportem jest zdecydowanie większe. Czyli... Właśnie, miałem Cię zapytać, jak to wyglądało 14 lat temu? Była widownia? Byli ludzie, co kibicowali? Słuchajcie, widownia wyglądała tak, że to byli znajomi, którzy z nami przyjechali na zawody lub ktoś, kto gdzieś tam się ogólnie motoryzacją interesował i z tego spotkał się. Wiecie, ja tu muszę tak, w międzyczasie ktoś mi tu macha, w międzyczasie coś się dzieje, tu się muszę dużo dzieje, wy tego nie widzicie. Koordynować tutaj wszystko. No jakże się wyciągnąłem na przejażdżkę po flat out, dlatego że no chyba najlepszą formą dla Was jest, jak my tutaj siedzimy, gadamy tak jak z Kubciem. Grzesiu ma niesamowite propozycje i zajebiste pomysły. Jednym z nich jest nauka jazdy w drifcie. Tak. Żeby to pokazać. Chcemy pokazać Wam, jak wygląda nauka, nakręcić o tym, jak można się nauczyć, czym trzeba dysponować. Prowadzisz taką szkółkę. Tak, pomysł na szkołę już miałem 5-6 lat temu, jednak był cały czas problem z tym, że nie było odpowiedniego obiektu. Udało mi się znaleźć obiekt, który z nami współpracuje. Przedstawimy go Wam po prostu, jak on wygląda. Też prowadzimy cykliczne treningi dla osób, które już driftowóz mają. Bo uczę też osoby, które mają swój driftowóz, nawet uczę osoby, współpracuję. Może uczę to dużo powiedziane, ale współpracujemy, żeby poprawić ich jazdę, a startujemy już w zawodach, tak? I to okay. W zawodach cyklu Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, także... No, zdarzają się takie osoby, co przychodzą, które w ogóle nie miały z tym styczności, ale chcą się tego nauczyć, czyli od zera? Tak, powiem Tobie, że przychodzą nawet osoby, które nigdy nie miały do czynienia z autem tylnonapędowym. O kurde! I jakim idzie? No, to wszystko zależy, to jest jak z jazdą na rowerze. No. Jeden łapie szybciej, drugi wolniej, to jest tak z pływaniem. Jeden potrzebuje więcej czasu, drugi mniej, to zależy od predyspozycji. Ja staram się uczyć w ten sposób, jakbym ich przygotowywał już do zawodu. Przede wszystkim uczę na samochodzie, który jest zbudowany w taki sposób zawieszeniowo, jak profesjonalny driftowy, z którym siedzimy. Okay. Bo w drifcie najważniejsze jest, a w żadnym motorsporcie tego nie mówią, nie polecają, a wbrew pozorom mówią, że to jest zabronione, niebezpiecznie i karygodne, my puszczamy kierownicę. Jest odruch puszczania kierownicy na przekładce, ponieważ samochód jest w ten sposób zbudowany, że Ty fizycznie jadąc 100 na godzinę w łuku i robiąc przekładkę, nie jesteś w stanie odkręcić z rąk tego i tak szybko przełożyć samochód z jednego kąta w drugi, nie? Czyli najlepiej puścić kierownicę i ona wtedy... Znaczy puścić w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i w odpowiednim czasie ją chwycić, nie? Już mi się podoba pomysł na serię. Rozwijając tą myśl, Grześ już nawet zaproponował, że można byłoby spróbować nauczyć czegoś marlenki w Twojej szkole. A czy powiedzmy sobie szczerze, sam chciałeś, żebym marlenkę nauczył? Dobra, no. Bo stwierdziłeś, że wiecie, wyjdzie tak, że facet nie umie, to trochę obciach, a na kobietę łatwiej zrzucić. Okazałoby się, że lepiej lata ode mnie, a ja będę nagrywającym, jestem usprawiedliwiony. Tak jest, był taki pomysł, że jedna osoba będzie się uczyć, druga będzie za kamerą, a za kamerą, przed kamerą wiemy, kto lepiej wygląda, a za kamerą, kto lepiej ją obsługuje. Wszystko się więc zgadza. Podział był zdecydowanie łatwiejszy i prosty. Ja będę Was... Ty będziesz naszym sensejem, który wytłumaczy, na czym to polega i jakie popełniamy błędy. Tak. Zaczniemy. Wydaje mi się, że Marlenka będzie na tyle fajną osobą, bo nigdy nie miała do czynienia z żadnym motorsportem. Ma samochód tylnonapędowy, ale jak... Od niedawna. Od tak? niedawna i jak wiemy, po prostu nie używa go tak, jak powinna. to moja nie wina. Nie wykorzystuje potencjału samochodu, który posiada, ale to bardzo dobrze, bo od tego są tory i miejsca do tego przeznaczone. I tak to będziemy w tym kierunku szli. To jest ten moment, w którym mam do Was pytanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle. Pomyślę tak naprawdę na całą serię filmów z Grzesiem i jego szkołą. A tymczasem znajdujemy się tu, gdzie też będziesz latał bokiem i to tym swoim wozem, którym startujesz w zawodach. Tak, jest to... Nissan Silvia S15,
z jednostką napędową 2JZ. Już mi się podoba. 1000 koni mocy generuje. Teraz na chwilę obecną na tym silniku 750 zaledwie, okay, ale daje mnóstwo frajdy. Chcemy wam też przybliżyć ten auto, to jak wygląda to. Ja cały czas tak mówię, profesjonalnie, tak? Aha. Na tym levelu zawodniczym, ale będziemy też pokazywać. Zobaczymy, jak ta seria się w ogóle potoczy, bo pomysły są, a wiecie, że pomysły się zdradzają, a później Nie zawsze są realizowane, są gdzieś wątki poboczne, ale słuchajcie, my chcemy, żebyście wy może razem z nami wspólnie tworzyli tą serię i piszcie, co byście oczekiwali, bo jeśli chcecie, byście chcieli, żebyśmy szli w jakimś innym kierunku, no to gdzieś tam możemy w tym kierunku odbić, bo ja jestem osobą, która lubi każde wydanie driftu i każde wydanie tego motorsportu, ale też chcemy, żebyście wy się zaangażowali w to wszystko i żebyśmy wiedzieli, co wam jest potrzebne. No, bo dzisiaj na Flataucie Grzesiu pokaże nam po prostu przejazd, ale będzie wątek poboczny odnośnie tej części profesjonalnej, budowa silnika. Przewietrzymy trochę. Tak, jest plan budowy nowego silnika. Bo jak klamka nie działa. No, tak, bo jak ktoś już wejdzie raz driftowo, to go nie wypuszczamy, musi oddać wszystkie pieniądze, nie? Bo wspomniałeś już o silniku, że masz 750 koni. To nie jest tak, twój silnik, to jest tak, jakiś wypożyczony silnik. Tak, tak. Mieliśmy awarię w Austrii silnika i niestety jesteśmy zmuszeni budować następny i myślę, że pójdziemy też w tym kierunku, że przedstawimy wam jak taki silnik, jeśli oczywiście chcecie zobaczyć, jak taki 2JZ budowany jest do motorsportu z tak dużą mocą przede wszystkim, tak? Jeśli to jest do was ciekawe, no to powiedzcie, też w tym kierunku możemy iść. Ten driftowóz też będzie sam w sobie odświeżany i przygotowany do następnego sezonu, ponieważ ten samochód posiadał ślady walki, a dobry driftowóz to jest ze śladami walki, z bliznami, bo te samochody służą przede wszystkim do tego, żeby rywalizować na najwyższym poziomie i jak najbliżej jeździć zawodniku lub też clipping pointów, wizonów lub ścian, tego co sędziowie od nas wymagają. No i czasami się zdarzy, że po prostu samochód gdzieś tam nam nie do końca chce pojechać tam, gdzie my chcieliśmy i ma te ślady walki, więc musimy zostać odnowiony do następnego sezonu, żeby wyglądał i tyle. No. Teraz patrzcie, zrobimy wabik. No, nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy tej serii, dajcie znać w komentarzach. Tyle tytułem wstępu. Dajcie znać, co myślicie o serii na naukę driftu i o podział na część profesjonalną, czyli przejedziemy się dzisiaj oraz budowę 2JZ-a przystosowanego do driftu dla Grzesia Rybkiego. I jeszcze jest kolejna kwestia, typowy fan, czyli jazda missile carem, czyli tak zwanym po polsku gruzem, no, gdzie spotykasz się z grupką znajomych, robimy ognisko, smażymy kiełbaskę i spędzamy po prostu mile czas i też na pewno wam pokażemy, jeśli się zdecydujecie, treningi, jak wyglądają u osób, które zaczynają swoje przygodę z driftem, mają już driftowóz i rozpoczynają swoją przygodę, też na pewno zrobisz z nimi wywiady, pokażesz, jeśli będziecie chcieli, pokażesz, jak wygląda taki trening, na czym oni się skupiają i co jest dla nich wtedy ważne. Kurde. I takie wprowadzenie ogólnie do tego świata driftu, bo drift to jest ogólny motorsport, ale też nie tylko ten profesjonalny, ale ten jest też ten zajawkowy. Od tego i ten się od chyba nauki. Zaczyna w ogóle, co? Wszystko jest od zajawki i trzeba po prostu znaleźć to, z czego ktoś czerpie przyjemność. Ja jak powiedziałem, ja czerpię przyjemność od tego, że ogólnie jeżdżę, a tym, że mogę jeździć na profesjonalnie tym samochodem, który rywalizuje w mistrzostwach Europy, no jest dla mnie, słuchajcie, miodem na moje serce. O, tu mikrofon tutaj molestuje, ale jest to dla mnie mega fajne i ja z tego czerpię przyjemność. A ktoś inny będzie czerpiał przyjemność z tym, że jedzie z grupką znajomych na Japquest, na Flatout i też tutaj jeździ, lub też po prostu nie chce przed żadną publicznością tylko spotkać się, odreagować, bo są osoby, które odreagowują w ten sposób stres. Jeden jedzie na rybę, a drugi bierze driftowóz, jedzie sobie na trening i chce tylko ze swoimi znajomymi zjeść grilla i miło spędzić czas. Też czuję, że w przyszłym sezonie będę jeździł gruzem. Grzesiu mnie zaradzi. Będzie. Słuchajcie, gwarantuję wam, że będzie. Bo wiecie, co jest fajne? Drift to jest sport uśmiechniętych kierowców. Siedzisz i się cały czas cieszysz. Jest to, co najlepsze w każdej dziedzinie motorsportu w jednym miejscu. Czyli mamy rozpęd, czyli tak naprawdę taka ćwiartka, tak? No tak. Trzeba jak najszybciej się napędzić do pierwszego, czy mamy przyspieszenie. Jedziesz, nie wiem, 110 na godzinę wejścia w łuk, 180 w zależności od toru.
Później co mamy? Poślizg. Czyli to, co jest najlepsze w rajdach. No w rajdach wszyscy siedzą po to, żeby dostać błotem po czole, ale przyjechał na pełnej bombie bokiem, tak? Czyli w poślizgu. My cały czas ten poślizg mamy. I co jest piękne w drifcie? Są mocne samochody różnego rodzaju, z różnymi silnikami, bo są czterocylindrowe, 6, 10, 12, z kompresorem, z turbo, bez. No właśnie, jeździłeś kiedyś wolnosakiem? Tak, tak. Moja... A z kompresorem? Z kompresorem nie, z kompresorem nie jeździłem. Aha. Jeździłem samochodem czterocylindrowym, 8, R6, R6 turbo, R6 wolnosącym, więc w drift, są nawet diesle w drifcie. Więc słuchajcie, no, drift jest tak naprawdę taki, nie jest na chwilę obecną tak zbudowany, że masz pewne ograniczenia. Ogranicza nas tylko to, że musimy mieć samotylny napędowy. To zapytam na koniec. Elektryki już weszły do driftu? Nie, były próby, są jakieś te początki. Na chwilę obecną nie, ale czy się pojawią? Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jest to nieuniknione, bo w rallycrossie mamy, w wyścigach mamy i wiemy, że one potrafią naprawdę dobrze rywalizować. I nie wiem, no może będę taką osobą, która będzie jeździła tym, że jeździłem autem spalinowym i też może elektrycznym. Miejmy nadzieję, że no, będę musiał się zobaczyć. Tego doczekasz, to jest blisko. Czy tego doczekam? Nie wiem. W 2025 Mercedes powiedział, że będzie tylko już budował samochody elektryczne. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Wiem jedno, samochody elektryczne mają mega osiągi i to je tylko broni. I myślę, że więcej plusów na chwilę obecną ja nie znam. Nie mają tej duszy chyba. No, sami wypowiedzcie się, powiedzcie, co o tym sądzicie. Bo tak jest. Moim zdaniem tylko i wyłącznie osiągi na chwilę obecną bronią elektryki, ale więcej plusów ja nie znam, chyba że wy znacie na to. Także Grześ, w następnej scenie przewieźliśmy wozem? W następnej scenie myślę, że przejedziemy się tym wozem. Ja oczywiście tu będę jechał, a ty cały czas nie, tam. Nie, ja nawet nie próbuję. Założymy kask, kamerę. Mi już się ręce pocą. I trochę tutaj porobimy hałasu i dymu. Tak jest, trzymajcie się, widzimy się na torze. Piąteczka. Thank you.
trasa, Nissan S15, jak trasa, chyba ciasno jak na taki samochód. No dobra, to rozwaliliśmy system, w jeździe na czas, czas teraz pojeździć bokiem, co? No czas mieliśmy kiepski, ale za to widowiskowy. Mieliśmy tylko dwa przejazdy, więc pierwszy był taki delikatny, żeby zapoznać się z trasą. Drugi już był bardziej taki widowiskowy dla publiczności, a teraz jedziemy na trasę dla driftu. Czyli jak ryba w wodzie na ciebie. Trochę dziurawa i jedziemy po płytach betonowych, no ale takie warunki, więc jedziemy sobie pojeździć typowo już driftem. Tak jest. Na bombie. Dobra. Ostatni przejazd? Mamy drugi przejazd, czyli ostatni, bo na więcej nam kapcie nie pozwolą. Także no niestety, taki urok driftu. Szybko, fajnie, przyjemnie, ale krótko. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Coś w tym jest, no niestety, ale taka kolej rzeczy. To był bardzo długi dzień. Intensywny. Ale długi nie. Normalny. Tutaj naprawdę jest, może to powiedziałem intensywnie, ale to jest naprawdę spokojnie. W pobliżu załodu Dream Masters to mamy na wszystko czas i te kilka przejazdów, które żeśmy zrobili, to naprawdę fajne. Super, ale bez żadnych tam... Bez żadnych ekscesów. No co by nie było. Grzesiu, bardzo ci dziękujemy za mega jazdę i co, no trzymamy cię za słowo, że uda się spotkać z tobą jeszcze kilka razy i dowiedzieć się czegoś na temat driftu. Nie ma problemu, ja robię to co kocham, więc chętnie się tą miłością z wami wszystkimi podzielę. Pytamy też widzów, czy są tym zainteresowani, także piszcie komentarze, czy ten pan wam się podoba. Nie, ładny to nie jestem, ale czy wam się podoba motorsport, jakim jest drift i drifting, tak? To wam się podoba. Ja to tylko będę, dajmy na to, przekaźnikiem tych informacji. Czy jego flow wam się podoba, to jak on jeździ i to czym się zajmuje? Czy jesteście tego ciekawi? Także pozdrawiamy widzów na koniec tego dnia. Hej!